Zapraszam na test Kupry Formentor, wyjątkowej wersji VZ5 i dodatkowo limitowanej edycji BAT, której wyprodukowano na cały świat tylko 500 egzemplarzy, z czego do Polski trafiło oficjalnie zaledwie 15 sztuk. Na początku filmu widzieliście procedurę startu Launch Control. Zaraz przejdę dalej, ale teraz sprawdźcie, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne filmy, a będzie mi bardzo miło, jak je zobaczycie. A jak możemy uruchomić Launch Control? Więc tak, oczywiście wciskamy, uruchamiamy silnik. Lewa noga wciska hamulec. Wyłączamy kontrolę trakcji. Ustawiamy sobie tryb sportowy bądź Cupra. Oczywiście dajemy do przodu bieg. I teraz patrzcie. Launch control aktywne. I możemy sobie wcisnąć pedał gazu. I puszczając oczywiście pedał hamulca, ostro nam wystartuje. W momencie montażu filmu, patrząc na Automoto, można było znaleźć jeszcze kilka nowych lub demonstracyjnych samochodów VZ5, ale nie widziałem już wersji BAT. Cena wystawionego samochodu demonstracyjnego wynosiła około 314 tysięcy złotych. Edycję specjalną BAT można poznać po przyciemnianych lustrzanych emblematach. W innych wersjach logo firmy jest w kolorze miedzi. Z przodu zwraca też uwagę zderzak z elementami z karbonu. Edycja BAT ma też specjalnie dedykowane felgi. Z przodu mamy dodatkowo piękne miedziane zaciski. Sam układ hamulcowy został specjalnie zaprojektowany dla wersji VZ5. Zawieszenie jest usztywnione i obniżone o 10 mm w porównaniu do wersji VZ. Kolejnym elementem, który wyróżnia z zewnątrz naszą wersję, to lusterka boczne wykończone włóknem węglowym. Cupra Formentor mierzy około 447 cm długości, około 185 cm szerokości, licząc bez lusterek, a rozstaw osi wynosi około 268 cm. Jeśli spotkacie na ulicy Formentora z czteroma skosią wstawionymi końcówkami wydechu, możecie mieć pewność, że jest to wersja VZ5, a w edycji BAT te końcówki są czarne. Mamy też oczywiście dyfuzor z karbonowym wykończeniem. Na tylnej klapie znajdziemy też ciemno lustrzane logo oraz napis Cupra. Ciekawy jestem, jak ocenicie oryginalny układ wydechowy. Posłuchajcie. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten układ wydechowy lub, jeśli się Wam podoba, dajcie po prostu kciuk w górę. Jest to z całą pewnością samochód dla fanów sportowej jazdy. Zobaczmy w takim razie, jak się prezentuje silnik. No, wygląda to bardzo okazale. Mamy fajne oznakowanie, logo Cupry. Napis Cupra. 5 cylindrów, 390 koni i 480 Nm. Oczywiście napęd na 4 koła.
No osiągi są nieprawdopodobne. Katalogowo, żeby przyspieszyć do setki, potrzebujemy zaledwie 4,2 sekundy. Osiągi są niesamowite, ale pewnie część z Was zastanawia się, ile ten silnik pali. W Cupra Formentor VZ5 myślę, że spalanie nie jest najważniejsze. Liczą się osiągi, ale akurat tutaj mam okazję zaprezentować. Przejechałem w mieście 274 km. Średnia prędkość wyszła 24 na godzinę. Spalanie 13,5 litra. Przy czym no też nie była to oszczędna jazda. Jakby okazał to również wcisnąłem mocniej pedał gazu. No tak to wygląda. Ale tak jak mówię, raczej tutaj chyba głównymi klientami nie są osoby, które nastawiają się na oszczędności związane z paliwem. Sprawdziłem też spalanie na drodze ekspresowej i wyszło mi 9,4 litra na 100 km przy średniej prędkości 96 km na godzinę na dystansie 114 km. Zobaczmy, jak prezentuje się bagażnik w naszej Cupra Formentor VZ5 BAT. Możemy go oczywiście otworzyć kluczykiem. Możemy też to zrobić naciskając klapę i z wnętrza. Naciskam teraz kluczyk. Bagażnik mamy otwarty. Ma on pojemność 410 litrów. Jest to trochę mniej niż w wersjach z silnikiem mniejszej pojemności. I tak, po prawej stronie mamy tutaj zagłębienie, gdzie możemy coś schować. Mamy gniazdko 230 V, 150 W. Lampkę LED. Tutaj mamy dźwignię do składania siedzeń. Jeden haczyk, drugi haczyk. Z drugiej strony jest w zasadzie podobnie. Nie ma tylko lampki do podświetlania. Pod podłogą mamy akumulator. Znajduje się on tutaj z tego względu, że jest to potężny silnik i trudno byłoby go pewnie umieścić w komorze silnika. Jest też subwoofer umieszczony w bagażniku. Jakieś tam są tutaj oczywiście miejsca na akcesoria. Wygląda to w ten sposób. No dobrze, to złóżmy w takim razie oparcia. Jedno. Drugie. No i prawie mamy równą powierzchnię. Za bardzo wysunięty zagłówek. W tym momencie jeszcze bardziej ta powierzchnia będzie równa. No prawie, że równa jest. Także można tutaj sporo przewozić. Po rozłożeniu oparć możemy powiększyć bagażnik maksymalnie do 1465 litrów. Rozłożyłem miarkę i do progu załadunkowego to jest około 164 cm przy ustawieniu fotela kierowcy tak jak ja sobie go ustawiam według moich preferencji. Możemy jeszcze zmierzyć szerokość między nadkolami. Szerokość między nadkolami to jest około 100 cm. Zobaczmy drugi rząd siedzeń, zaczynając od
boczka drzwi. Tutaj mamy twardy element. Ten element jest miękki, ze skóry syntetycznej. Klamka ładnie przeszyta nicią. Tu też element miękki, ze skóry syntetycznej. I dół twardy. Od razu rzucają się w oczy fotele kubełkowe z tyłu, które są tutaj wykonane z włókna węglowego. Miejsca dość sporo jest. Zaraz jeszcze wsiądę, zobaczymy, jak to wygląda. I oczywiście tylna kanapa jest też skórzana. Tu jest pakiet skórzany. Dodatkowo mamy podłokietnik z dwoma miejscami na kubeczki. Wsiadam w takim razie do środka. No i tak, mieszczę się tutaj bez problemu. Z tyłu mamy panel klimatyzacji, który możemy sobie regulować, jeśli chodzi o poziom temperatury. Gniazda USB-C. Tunel środkowy jest dość wysoki, prawie na całą dłoń. Co tutaj jeszcze mamy? Na środku mamy lampki. Haczyk. Rączka. Po drugiej stronie tak samo. I tutaj też haczyk. No i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń. Aha, nad głową spokojnie mieści mi się 5 palców przy wzroście 1,82 m, także tego miejsca z tyłu jest naprawdę wystarczająco. Zobaczmy, jak wygląda przedni rząd siedzeń. Zaczynając od boku drzwi. Czy różni się w porównaniu do tyłu? Na pewno górna część jest miękka. Tutaj mamy wstawkę, taką imitującą aluminium. Ten element jest miękki, skóra syntetyczna. Tutaj jest miękko, skóra syntetyczna. Dół jest twardy. No i tutaj przy okazji mamy przycisk do otwierania bagażnika i elementy sterowania, szyb i lusterek. Na progu mamy napis podświetlany Cupra. Pedały częściowo metalowe. Dywanik z logo i napisem Cupra. Do tego naprawdę piękne fotele kubełkowe. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Na zagłówku również logo Cupra. Skórzane oczywiście. Co ciekawe, mają regulację manualną. Tutaj przesuwanie, podnoszenie i regulacja oparcia. Natomiast no nie wiem, jak to wygląda w innych fotelach, ale tutaj to wygląda naprawdę bardzo solidnie. Zobaczcie. To mocowanie robi wrażenie. Kluczyk jest w metalowej ramce. Od strony przycisków jest gumowany, natomiast strona z logo Cupry jest z twardego, błyszczącego plastiku. Tylne światła LED obejmują całą szerokość samochodu. Połączone są też z dynamicznymi kierunkowskazami. Moim zdaniem wygląda to bardzo efektownie. Z przodu mamy pełne światła LED. Dodatkowo w naszej wersji jest pakiet Matrix LED z funkcją
automatycznej regulacji natężenia światła. Światła do jazdy dziennej są zintegrowane z kierunkowskazami. Po obu stronach samochodu wita nas lub żegna wyświetlany na podłożu napis VZ5, więc pewnie sąsiad, jak się nie zna na samochodach, to z pewnością sprawdzi, co to oznacza. Jak już wcześniej mówiłem, na progach z przodu po obu stronach mamy podświetlony napis Cupra. Całość moim zdaniem robi naprawdę dobre wrażenie. Sprawdźmy w takim razie, jak działają reflektory po zmroku. Sami ocencie, jak spisują się w Cuprze światła Matrix, jak wycinają samochody jadące z naprzeciwka. Ja nie zauważyłem, żeby ktoś sygnalizował, że został oślepiony. Można też odnieść wrażenie, że wiązka światła zmniejsza natężenie, jak zbliżamy się do znaku drogowego, żeby nie było efektu odbicia. Cupra Formentor VZ5 została zaprojektowana do szybkiej, sportowej jazdy. Nie tylko za sprawą silnika VZ5, który jest bardzo blisko spokrewniony z silnikami montowanymi w Audi RS3 i w Audi RS-Q3. W Cuprze VZ5 mamy zaledwie o 10 koni mniej. Podejrzewam, że jest to zresztą tylko kwestia elektroniki. Samochód ma wiele trybów jazdy. W 95% korzystałem jednak z trybu komfortowego, bo jest on i tak nieprawdopodobnie szybki. W trybie komfortowym, jak chcemy bardzo gwałtownie ruszyć, poczujemy efekt turbodziury, a pełną moc poczujemy po chwili. Silnik lubi wysokie obroty, dlatego tryb Cupra ma podwyższone obroty. Podczas codziennej jazdy można mieć wrażenie, że jest to nienaturalne do tego silnika. Na co dzień może też to być po prostu męczące, ale na torze to z pewnością idealne rozwiązanie. Poza tym mamy też tryb sportowy, trochę delikatniejszy od trybu Cupra. Wyobraźcie sobie, że jest również tryb do driftowania, ale nie miałem nawet okazji go wypróbować, jak się spisuje. Pod względem sportowych osiągów, dla mnie ten samochód to jest autentycznie najwyższa półka. Jak wcześniej mówiłem, w Cuprze jest też wyczynowy układ hamulcowy, dlatego samochód hamuje rewelacyjnie. W szybkich zakrętach przy trybach sportowych jest jak przyklejony do nawierzchni, bo mamy zawieszenie adaptacyjne, dodatkowo obniżone. Zastosowane fotele kubełkowe do takiej sportowej jazdy są rewelacyjne, ale dla części osób, które chcą korzystać z samochodu na co dzień, wsiadanie i wysiadanie może być trochę mniej komfortowe. Osoby o większych rozmiarach mogą się poczuć na tych fotelach trochę ciasno. Jeśli rozważacie zakup takiego unikatowego samochodu, musicie to po prostu sami sprawdzić. Samochód ma nie tylko świetne właściwości jezdne, ale też genialny dźwięk silnika. Zrobiłem pomiar hałasu w trybie komfortowym przy prędkości 90 km na godzinę i wskazanie pokazało około 68 dB. Z kolei przy prędkości 120 km na godzinę przyrząd pokazał 71-72 dB. Trzeba przyznać, że jest to trochę głośniej jak zwykle, ale dla mnie nie było to w żaden sposób uciążliwe, nawet na długiej trasie. A radość z jazdy była wręcz nieprawdopodobna. Na koniec jeszcze jeden sportowy smaczek, a mianowicie dwa przyciski na kierownicy. Po prawej stronie mamy przycisk, którym uruchamiamy silnik i gasimy go. A po lewej stronie mamy szybki dostęp przyciskiem do trybów jazdy. Zanim przejdę do podsumowania, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję, bo liczę na Ciebie, że będziesz oglądać mój kolejny materiał. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, to będzie miło, jak dasz mi kciuk w górę. Cupra Formentor VZ5 to samochód o bardzo sportowych osiągach, które docenią fani sportowej jazdy, dla których nie będzie miało znaczenia, że spalanie w mieście wyraźnie przekracza 10 litrów. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz samochód, czy chciałbyś go mieć w swoim garażu. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.